Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do obejrzenia widowiska, które zaprezentuje zespół śpiewaczo-obrzędowy Jarzębina z Bukowej, z powiatu biłgorajskiego, z gminy Biłgoraj. Kierownikiem tego zespołu jest pani Maria Jargiełło. Rok powstania tego zespołu to 1974, a instytucją delegującą zespół jest Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. Zespół zaprezentuje program Kumie, zróbcie mi gromnicę. Widowisko opowiada o wiejskiej rodzinie, w której to gospodarz trudni się wyrabianiem gromnic. W tradycyjny sposób będzie ją toczył, także będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądało wyrabianie kiedyś gromnicy, ale także będziemy mogli zobaczyć, jakie znaczenie miała gromnica w domostwach na polskiej wsi. Zapraszamy. Czego ty śpiewasz kolędy? Czyż się nie śpiewał? Dziadki siedzi tam i nic jej nie mówi, to przecież nie wolno śpiewać. Wolno, wolno. Ona prędko śpiewa przecież. A my tam zawsze swoje. No i czego bym się denerwowała? Przecież tak pięknie kolędę śpiewa, a jeszcze przecież do gromnicznej jest ze dwa dni, a jeszcze na gromniczno to przecież jeszcze w kościele organista śpiewa, gdy się Chrystus rodzi. No nie? Przecież kolęda. Ja też tak uważam, że lepiej niech śpiewa kolędę, aby miała jakie głupoty śpiewa. No tak. Śpiewaj, Maryś, kolędy, śpiewaj. Dziadek z babką cię chwalą, nawet i w poście śpiewaj. No czy byś nie wiemy, że kiedy je posta, kiedy co? Już nie wydziwiaj tam, nie wydziwiaj, nie wymyślaj. Odrobiłaś zadanie? Miałaś się wierszyka nauczyć. Nauczyłaś się? Nauczyłam się. Chcecie posłuchać? Chcesz. Śliwy ryb się bije pod lasem daleko. Tam pastuszki ogień palą i kartofle pieką. A żuczek waruje, łapki sobie grzeje. Krówki ryczą, porykują, dobrze im się dzieje. Widzisz, jak pięknie mówi, kolędy mówi, śpiewa. Ciotka, ja wam już tej gromnicy nie zrobię, bo nie ma kiedy. Czego nie zrobicie? Pochwalony jest wszystko. A wiek, nie wiek, tak, puszczajcie razem. Zrobicie? O Jezu, już wnet gromniczny. Wyście dopiero się teraz opamiętali, że gromnicy nie macie. No ja tak, wyrobiłem gromnicę i... Naprawdę, nie, bardzo cię proszę, zrób mi, choć tak po niewielko. Zrób mi tę gromnicę. No tak, tylko ja już i wosku nie mam. A ja mam wosk. Bo tak, nie macie wosku, a tyle tu gromnic zrobionych. Zróbcie mi, proszę. Oj, ciotka, ja już wyrobiłem ten wosk, tu miałem na tę gromnicę. A ja mam wosk. Mam wosk, kła. Kupiłam se u Walka. O, widzę, że to od Walka. Ja żem się też tak wrobił. Kupiłem tylko od niego, to mole go stoczyły. Ja próbowałem z niego robić. Wosk się rozsypuje, nie da się do kupy kleić. I rzuciłem ten wosk. I już więcej od niego nie kupuję. Kochany, to ja na matkę bosko grumniczno bez grumnicę ostanę. Weź tam coś zrób tam. Nic wam nie dobrze zrobię. Zapłacę. To późno przechodzi, to zrobię, ja sobie mam szkółki. I co teraz poradzi? Oj, Tadek, ty pomóż na chwilę jeszcze trochę wosku. Może trochę za mało na te świece. Zrób tej ciotce tę gromnicę tak proszę. Oj, Bóg ci zapłać, że zdybała. Będę pomagać robić tę gromnicę, będę deskę trzymać. Oj, Bóg ci zapłać. A nie, właśnie tam licho, kurwie. Babo, dawaj deskę, grzyj, będziemy robić tę gromnicę. A ty, ciotka, szykuj i masz pomagać, tu trzymaj deskę. Oj, będę pomagać, będę babo, pomagać. Babko, wiecie co? Co? Sam śpiewujesz jeden krok, tak mi się zdajesz. Bo może powiesiłam na gwoździu, na pewno je. Przyniesę zaraz. Thank you.
trzymała tego knota, ja nie będę tu stać nad wami. Wyprostuj mu tak, o, jak będzie ją trzeba, to ją doszło. No to się dziwicie, to nie było takie rozdzielne, musowo to naładować, żeby to tak było jak trzeba. No musi się rozdrzeć, żeby się dobrze świeca wyciągnęła. No, róbta, dobrze i tam zróbta. Ja knoty to wam mówię, takie dobre robią. Robię, bo to ja robię. Żeby się choć udała. No, udaj się, daj Boże, daj Boże. Tam, proszę, pomagaj. To radę. No poszło, no gdzie tak późno, no kto to tak pomyślał? Już takie będzie. Za dwa dni, daj Boże, kochany. Będzie, to może już wyrobisz. Deska ciepło, ciepka. A wiecie, ta deska to jeszcze jest po drugiej wojnie. I światowo, po pierwszej jeszcze dziadek, jak żyli pradziadek. Oni tę deskę naładowali, oni robili te grumnice. Później potem, jak dziadek umarł, babka byli i pradziadek i matka. Macie siłę? Oj, tam trochę siły mam, ale co tam ta moja siła? Jakby nie twoja umiejętność i te ręce, co potrafią zrobić taką grumnicę, to na co ta moja siła by się przydała? A no, potrzebno, bo ja widzę, że to taki podobny wosk jak odwalka. Oj. Ale może wyjdzie. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy widzieć. O, jakbym się cieszyła, że goście to zrobili. Noża. Rozetniemy ona do połowy. O! O! Możemy knota, to jest taka dusza. A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Oj, Tadeuszu, ja to myślałam, że już się skończyli na ten rok z rumicami, a wy jeszcze robita. A gdzie tam, o, ciotka się wstrzeliła, bo ostatni dzień przed rumnicą, ona nie ma rumnicy, a ja muszę działać. Co byście sobie tak zapomnieli o tej rumnicy? Oj, miałam rumnicę, świeciłam. Jak te były, przechodziły te nawałnice w lecie, te błyskawice były, chmury, grzmiało, to świeciła te grumnice, bo moje Wasza baby, żeby krót na środku był. To tak się boją tych grzmotów i tych błyskawic. Ciotku, ja też się bardzo boję. Ciotku, ja też się boję. Marysiu, my się też wszystkie boimy, ale jak wodnie grumnice postawimy, zaświecimy, to Matka Boska Grumiczna nas obroni. I ja tak świeciłam całe lato, a jak potem już nastała jesień, bo popatrzałam jeszcze na drugi rok do święcenia, będzie ta grumnica. No i wsadziłam do lnianego woreczka i owiązałam sznurkiem i wyniosłam do kumory. Na kołku powiesiłam, ja teraz poszłam, no bo trzeba tę grumnicę trochę ubrać. Poszłam, patrzę, a tu już woreczek pogryziłam. I wyciągam, a tu tak w grumnicę zjadły myszy, że miejscami to jeno się są knot włostą. Ja was kumo nie chcę straszyć, ale to chyba jakiś zły znak. Ja przeżyłem ile lat, włosy mi z głowy powyłaziły i nie słyszałem, żeby w domu jeszcze grumnicę myszy zjadł. Może byście jej nie poświęcili. A co tyś tam go dacie? Na prościuszko poświęciłam. Poświęciłam tak roku na Matkę Boską Grumniczną. Oj, może i tak było, ale ja to przyszłam po swoje grumnice. Zrobiliście mi? A no, je zrobiono. Podaj tam, babu, podaj jej tam. O tamta z tyłu. Bo tak się chcieli. No, oj, Bóg zapłać. Ale ja już za swoje zapłaciłam, prawda? No jakby to było? No, teraz daj mu Boże, żeby mu się pszczoły wiedły, dużo miodu narobiły, no to będzie i dużo, dużo więcej wosku na drugi rok nam się przyda. Oj tak, będzie to, będzie. Daj Boże, daj mu Boże, bo to wasze domostwo to tak pachnie miodem i woskiem, ale nie przeciwiajta się. Bogo dają, że komu się tak pszczoły wiedą, to mo jakoś zmowę z diabłem. Heku mnie? Tam guzik, prawda?
To ojciec cały czas chodzi po tych pszczół. Ja tam nie mam z tym nic wspólnego, no ale oni może coś i mają. Oj, pewnie mają, dziadek. Ja nie mam, ale ci niektóre pszczelarze to mają. No dobra, to jest. A ja tylko momotało dziewczynę. Kiedy będzie pan panu Jezus Chrystus? A witaj to wszystkie razem i wykumy też. A Bóg zaś! Może przyszedłeś po gromnicę? Bo ja się wziął swoje dzisiaj. A tak wypadło, musiałem się. Moja za nie mogła. Zamówiła gromnicę, ale jak mogła ta gromnica być? Wy u mnie pewnie wiecie, jak ta gromnica długo zamówiała. No bo daję, bo pierwszą waszej baby. A, to Bóg zapłać. No. A zapłacone? Oj, w naturze, zapłaciłam. Zapłaciła, no. Jagodami. Tak, garnie z jagód. No. A, ja jeszcze mówię tu jedną sprawę, ale to już nie ten zobacz do dziadka pan. Młoda. Dziadku. No. Mam taki problem. Tak? Bo także morą w jesieni puszorek tak się porwał na koniu, że muszę go poszywać. I traczę, żebym się sumu chęci, ale trzeba mi pożyczyć gruszówkę i szydełko. Wy pewno macie. Ja mam, ale mów do siebie. Ale jak ci pożyczę, a nie jest taki prędki do oddawania. No? Tak. Przecież mam tu szydełko, dłutko pożyczę, weź się cieszę je. Do tej pory oddałem. Co ty tu to tak chodzisz? Przecież ja w ogóle nie łotną. Ja tobie oddałam, gdzieś żeś sadził. No i widzisz, na starość nawet nie wiesz gdzie. A pożyczyć to sobie trzeba. Bo dzisiaj on przyszedł do nas, a my drugujemy do niego. Jak tak może być sąsiedzkie? Powiedz, gdzie to żeś posadzał, gdzie to jest? No. Szydełko w futrynie siedzi, a igła w firatce. Dobra. Moje mówię wam, jak poszywą proszorek, oddaję, zaraz przynoszę na dujcie. Na pewno. Masz pan się zanieść tam z pokutem. Niech se schował w kieszonkę, co chce tam. O, Bóg zakład. Bóg zakład. A jeszcze, babie, spytam właśnie coś. Bo moja taka za nie mogła i nie może przyjść do kościoła. Chłop może poświęcić gruźlicę? A co, ty nie byłeś nigdy w kościele na gruźlicę? Pewnie, że mógł. Jak mały byłem, pochodziłem. Możesz. Dobra. Tyle jest nasza mała. O Jezu, czego patrz tam, patrz tam. Mam wykryć się na tutaj. No popatrz tu na to. Jakuś, ja nie widzę. Kłodzka na plecach przydzieli. A słyszałam, jak szłam, że jakoś gałąź zaczepiła. Bo myślałam, że to gałąź, a to właśnie. Szwędzaj się dalej. Widzisz? Nie chciałaś się żenić. Wybierałaś. A tamten za stary, a tamten za łysy, a tamten jeszcze jakiś, nie ma majątku i teraz się zestarzała i teraz cię nikt nie zechce. I będę cię wieszać o takie ło, klocki po plecach. Niedługo to przyjdziesz z całym metrem. Tak. Nie chciałaś wdowca, miałaś takiego bogatego, to teraz masz. Bo jeszcze co, na czyje dzieciska będę robić? Wyjmij śliwy. Dobiec dzieci. Jeszcze nikogo tu dzieci nie zjadły. No nie, po ciebie przyjdzie. Być gospodynią była na całą wieś. No. A godają ludzie, że jak nadchodzi gromniczno, to po całym mnie dzieci, moja śliczna. A jeszcze godają, że niedługo gromnic, to będą wszystkie dziewki skomlić. A wy też macie swoją starą dziewkę. Wasza Józia jeszcze starsza ode mnie. No. To se ja pilnujcie, a nie mnieście się czy pili. No. Oj, co ja jej zrobię? Jak ona, jak jej to samo mówię, ale ona mi się wcale nie słucha. Ale słuchaj, kawały. To jest taka rzecz, że to jest, każdy ma swoje porę już wyjść za mąż, czy założenić się na żonatkę. No a jak to gadają, kto komu przeznaczony, ten na drodze rozkraczony. No, a jak nie znajdzie tej drugiej połowy, no to życie toczy są i amen po ciszu. Oj tak. Tak będzie jak burdo. A wy to babko widzę kwiatki robicie. Może dalibyście mi jednego, bo to ja nawet papieru nie mówię, żeby coś czego zrobić. No, narobiłam tu trochę. Jak wam się podoba, to se weźcie, a jak nie, to se trochę zróbcie jeszcze łop. Łopajcie, takie było różne, jak tam ja umiałam. A wy jak tam chcecie. Oj, ciotku, to ja se przysiudę, to se od razu gromnicę ubierę na gromnicę. Patrz na siebie, ja nie wiem, czy on przyszedł po gromnicę, czy przyjął.
To skorupcie, weźcie młodzie. Tak. To i mi tam z jednego zróbta takiego, żeby do mojej grumnicy, żeby pasował. Tak? Jadę mi sam. Młod takiego umyk kulipana. Będzie. No. Będzie. No, no, będzie pasował do grumnicy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki ja myślałam, że dzisiaj u waszym ma nikogo. Grumnice porobione, drogie rady. A tu właśnie jeszcze tyle ludzi. A wiecie, to ja się cieszę, że ludzie do nas przychodzą. Pięknie to jest. Dobrze, dobrze, ale ja mam taką trochę wstydliwą sprawę. Nawet nie śmiem mówić. No i czegoś, przecież rozczynajcie. Siadajcie. Czego się może wstydzić? Może co zaradzimy, jak nas tyle je. Każdy tak. Coś tam może będzie wiedział i poradzimy mu. Oj, wie ta co? Mój wnuczek tak gdzieś za nim, tak jakby był przestraszony. A to się od tej pory zaczęło, jak był sam na podwórzu, a wtedy byk się w chliwie urwał. Wyskoczył z chlewa i prosto do niego, a ten byczysku ma takie wielkie rogi. Jak to dziecko się zlękło, zaczęło uciekać i prosto aż do domu leciał, ale aż na krzaka wylot, bo nie zdążył. A ten byk się uprzykrzyło mu buź, bo podeszł pod to drzewo. Zaczął buź mało niecwo. Odwrócił się później, poszedł do chlewa, a to dziecko szybko zlazło z krzaka i biegiem do chałupy. Tak się trzód ze strachu, że my go nie mogli uspokoić. I od tej pory tak za nim mógł, że nie może po nocach spać. Zrywa się, jeść nie może. Ja się widzi, że on przestraszony. I tak sobie myślę, że musi jakby to wosk nad nim byście wyloli, to musi by mu pomogło. Oj, tak, tak. Na przestrach to najlepszy wosk wylewać. Tak, ja pierwszo tu od matki to roztyż wyleję. Wylewajmy. Wiecie, dobrzeście trafili, bo u nas to zawsze wosku jest dużo, a ja zbieram taki specjalny wosk od grom, od świeców, co się świecą na Boże Ciało. I od gromnic, co przy nieboszczykach, to jest taki dobry do wylewania, ale z czegoś się tak późno przyszło. Ja pierwszo też od matki, kuma od pierwszo i Asa też od pierwszo. Ale jakbyście przyszli wcześniej, przecież ono się tak dziecko morduje. Chodź, chodź, pomniało. Nie bój się, nie bój się, chodź, siądź się, nie bój się, nic ci nie będzie bolało, ani nic będzie ci widział, zaraz jutro będzie ci lepiej. Daj tam Kasiu ten głos. Nie bój się, nic ci nie. Jak się nie zaszkodzi, to ci pomoże. Nie bój się. Nabijamy wodą troszkę, no. Patrzcie, widzicie jakie rogate? No rogi takie naprawdę petło. Trzymajcie wodę tej, trzymajcie. No naprawdę, bo patrzę na to. No, co tu się nawylewało? No jakieś zwierzę może. No weźcie wy motor wylicie, daj mi kaszki. Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Będziesz jutro spał jak no, patrz tam, naprawdę, to jakby jakieś naprawdę zwierzę. I łobuzon taki, i niby kopyta. No, no, teraz jeszcze, Kasiu, ty jeszcze raz wylej. Ty trzymajcie, to później rzucimy, już na jutro będzie. No, pokusz mnie, teraz sobie postawię. Nie bój się, nie bój się. To się lepiej. Chociaż to tyle trzymają dziecko z przestraszą dumą. No. O, już teraz troszkę gładsze. No, mniejsze głowy. No. Tak, patrzcie, tak. Patrzcie, babko, zobaczcie, patrzcie. Widzicie, już się wygładziło. Tylko matko, to no. Mniejszego. Jutro przyjdziecie jeszcze tak przed zachodem słońca i znowu wylejemy we trzy. Przyjdziecie. Tak, tak, tak. I pojutrze jeszcze raz przyjdziecie, to na pewno się wszystko wyleje czyste. Będziecie widzieli, będziecie widzieli. No, włosku. Baby, wieta co? Może ja bym swoje przyprowadził, bo tak za nie mogła. Jakbyś ta nad nią głos była, nie może pomogło co? Mogę przyprowadzić? A co, ona się co, przestraszyła się? A ja nie wiem, czy się przestraszyła, czy nie, ale jak wszystkim pomogło w wylonie włosku, to może i jej pomoże. Daj, Jucha! Ona się przestraszyła, ale chyba jego łoguna. Tak, bak.
był gumę przepraszam. Siedzisz przy gruźnicy, ty takie łobodo, nie wiem. Pierwsze wodę po wosku wylać. Ja to wylewam pod leszczynę, żeby poszło w korzeń, spartniało i już więcej nie wylazło. A ja to wylewam na płoty, tam gdzie się krzyżują. To się choroby rozchodzą na cztery strony świata. Tak go dają i tak robimy. No, no wiesz, jak będzie po francusku? Na piekło. Jak gruźnicy robią, to się ludzie schodzą. A my tak mamy wszyscy razem. No, wosk wylewają, jędrzuć, coś mi się przestraszy, gdzie wosy, co? To i ty pewno przestraszony. No nie, nie. Ej, dziadę, to za to wyleje nad tobą. A że widzicie, Jucha, tu to innego goni. No, ja chciałem się spytać, czy to kościoło nam wymyśle jedzieta. To bymy razem pojechali, konie by sprzęgli, na saniach by się więcej ludzi zmieściło, ciepli by było. Dziadku, jak wy dodacie? Dobrze mi się pytasz, ale ja nie pojadę, jakieś takie zimno już teraz. Nie, kumie, kumie, oni tak pozdają jedno. Semen dziadek narychtował, co rok jeździmy i w tym roku też pojedziemy. Nic się nie martw. Dobra, prezes, z wami siódę trochę posiedzę. Posiedźcie sobie. Ja nawet bez panu pojadę. Fajna, czy pojedziemy w furum, saniami, czy na dwie wody pójdziemy, gromnicę trzeba poświęcić. Niech ta nas Matko Bosko gromniczno prowadzi i oświecą. Tak, bo to gromnica jest człowiekowi potrzebna przez całe życie. Dziecko się urodzi, do chrztu świecimy gromnicę. Potem do pierwszej komunii, no i do ślubu. No, przez całe życie to światło Boże idzie z nami, a najbardziej potrzebne jest świetne. Tak, i żonie nas od klęsk wszystkich, no. Ale jeszcze nie zapomnijcie o przędziwie, żeby gromnicę okręcić przędziwem. To jest bardzo ważne. Przędziwo? To ja się uważam. A na co to przędziwo? Żeby gromnicy było cieplne, żeby w kościele zapali. Oj Boże, zestarzała się nawet, nie wiem po co przędziwo. No przecież bierze się od gromnicy poświęconej, no. Okręca się koło karku i zaraz będzie lepiej. No. No. Tak, tak, bo to dobre lekarstwo, bo ja mama to się nieraz tym przedziwem wyliczyło. No. No. Ale pamiętajna jeszcze, że jak przejdzie ta z kościoła z poświęconymi gromnicami, to pamiętajna, żeby poobarać dzieciom ze czterech stron włosy, żeby się nie bały strachu. I nie bał się tych grzmotów, błyskawic. No. No ale jak będziemy też wracali do domu, no to krzyż ukopcimy w Wodźwiach na futrze. Siadaj, jak poświęcimy gromnicę z przędziwem, to ci ukręcimy. Słuchaj, to jeszcze jak będę pani dzieta do lasu czy do młyna, żeby brać gromnicę na górę, bo później wilki napadają na konie i jak gromnicy nie ma, to się... No tak, takie. Może zaśpiewamy kolędę o Matce Boskiej Gromicznej. Wy chłopy chyba też umita. Z tamtej strony dworza świeci jasna zorza, przechodzi się śmieszna panna z niebieskiego dworza, a tam przy dolinie sierota płakała, aż Maria z aniołami z nieba. Cóż ci to, sieroto, cóż ci to potrzeba? Stado wilków mnie napadło, ratuj Matko z nieba. Sieba Matka Boska świecę zapaliła i płomieniem od tej świecy wilków pogromiła. Dziękuję ci, Matko, żeś mnie